Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy w serwisie nietypowo, dlatego że dzisiaj ja przedstawię najnowszy dodatek Volvo Twinning Pack do Eurotrucka. Zakupiłem go oczywiście, nazywa ciężarówka Volvo, która już trochę kilometrów przejechała. I zacznijmy może od kabiny. W kabinie nic się nie zmienia, podwozie, tandemy, podwozie, nic. Mam tego, ten najlepszy 750, koni mechanicznych, skrzypiec też. Interior też nic się nie zmienia. Jak on wygląda, jak to się pytał. Zobaczmy, czy jakie malowanie. Nie wiem co. Dobra. Z malowaniem u nas chyba w kącie problem. Więc sobie może ustawić malowane. O, malowane spoko wyglądają. Czekałem bardzo długo na ten dodatek. Aż przejechałem tym Volvo dużo kilometrów. Co tutaj mamy? Malowane, dajmy sobie malowane, fajnie wyglądają. Tutaj wszystko z modów, tak, z modów to nie. Jakieś kratownica, przedstawię wam to wszystko. I skonfiguruję sobie ciężarówkę HS Full Pack. Dodaję nam dwie kratownice, tak w stylu skandynawskim, muszę powiedzieć, takie ciężarówki widuje się w Skandynawii. Ja przynajmniej widziałem. No i mamy tutaj przednią, czekajcie, zaraz dokładnie sprawdzę, spód kratki chłodnicy. Dam sobie malowane, mamy też malowane i plastik, ten też spoko wygląda, ale ja sobie dam malowane. Chrom i plastik. I chromowane. A ja dam sobie malowane, nie będę aż takiej choiny robił. O kurde, postarali się z tym, mamy tutaj dolny zderzak, fajny. Dolny zderzak LED, ekskluzywny LED. Weźmy sobie tego ekskluzywnego. Reflektor ekskluzywny, bardzo ładnie wyglądają. Jestem miłośnikiem ciężarówek Volvo. Przyznam wam się, że to są moje ulubione ciężarówki. A teraz jeszcze będzie lepiej niż używało. Chromowane tutaj mam, możemy sobie dać malowane. Ja sobie dam chromowane. Albo nie, pyknę sobie te malowane. Tak, fajnie, tutaj takie dokładki. Naroże owiewki. Stopnie dodaje nam fajne chromowane z logotypem Volvo i dajmy sobie Volvo White, żeby do mojego koloru, gdzie żarówki było dobre. Malowane, chromowane, ja dam sobie malowane i klamkę malowaną, zmienię. Klamek nic nie ma, ale lusterka są. Malowane LED, fajne światło LED. Malowane, chromowane, też fajnie wyglądają. A ja sobie pokuszę się na te malowane LED. Przechodzimy dalej. Mamy tutaj nic nie mamy, klamki, nic. Oczywiście mamy wykończenie klamek, czy tak sobie. Tak, usydajmy. Nie, ta spowiedzie taka se. Mi się bardziej ta podoba. Osłony boczne nie. I jeszcze zapomniałem, zawsze to jest. Weźmy sobie Volvo. Jest black, czarne i Volvo. Tutaj zawsze coś jest. Jest chromowane. Blue border, czyli ta kabina. I Volvo. Volvo inaczej i najlepiej tu się komponuje. Boczny pasek. Wchromowany ładnie. Ciężarówka aż będzie się chciała jeździć. Teraz to fajne, dobra. Pasek. Nie, dobra. Czy coś się zmienia we felgach? We felgach nic się nie zmienia. Więc zobaczmy teraz, czy w tych kołpaki, czy dodali jakieś z tego twinningbacku. Nie ma, muszę pozostać tych piasty. Są piasty z Gani, zobaczcie. Z Gryfina, a z Gryfin Pack, ale nie ma zawieszki na hak. No nie ma. Więc z felami nic nie będziemy robić, bo nie ma. Dajmy sobie te. O nie. Za długi pak. Dobra. Tutaj jeszcze filtr powietrza malowany o wiele lepiej się prezentuje. O kurde, co tutaj się stało, przenika. Zaraz tutaj damy. Błąd. Zobacz, malowane globe border.
logowany grup Border XL. Ale ja mam wersję koni 750, więc weźmiemy tą. A tamte się różnią tym, że mają napisane po prostu wersję silnika. Nie wiem jeszcze o tym. Zobaczymy, czy jakieś osłony przeciwsłoneczne. Ta mi się osobiście podoba, ale zobaczmy. Jest wydemalowane. Ta duża. Ale ja wezmę sobie tą. Fajno jest. Weźmy sobie tutaj jeszcze tylnie płotniki. Górne. Ładnie się komponują. Tylko tutaj z tymi się ładnie nie komponuje. Mamy tutaj takie zwykłe, przepraszam, powiadomienie. Overtake. Okay. Logo black, logo white. Overtake. Tak, te. Mi się te chlapacze podobają w sumie. Fajne. Chariot. Diva. Tor. Ten tor za nowocześnie wygląda. Jakby miała wziąć ten tylny zderzak, to taki była fajny zderzak tutaj Volvo. Ale taki ulep aż straszny jest. A, jeszcze zapomniałem rama przedniej szyby. Też musi być. Ochraniacza na kamieniu mam tutaj taki ekstra. Razor. Tor. Ale nie jestem zwolennikiem takich. Nie podoba mi się to po prostu to. A dobra, są tu środka, to przyjdzie potem. Dobra, i to już chyba na zewnątrz tyle. Malowania wam niestety nie przedstawię. O, jeszcze widziałem jakieś orurowania, ale to przedstawię wam w następnej ciężarówce. Nie, dobra, nie będę przedstawiał dwóch ciężarówek. Sobie to już zróbmy. Mamy tutaj orurowania, duże z HS School czy coś. Dawid, tak się nazywa. Światła tutaj, no nie mamy. Ale weźmy sobie. No czekajcie, miałem tutaj wziąć. Dawid Goliat. Weźmy sobie tego Dawida, ale bez lamp. Bez lamp. Dobra. Więc tak to się prezentuje. Wszystko ładnie. I przechodzimy do środka ciężarówki, którym tutaj jest dużo do zmiany chyba. Oby, mam taką nadzieję. Kierownica tutaj mam te Zisel S-a, Megapack, Volvo Emblem 3. Weźmy sobie to, spoko, tą miszkę już zostawię. Tutaj coś możemy jakieś sobie dodać do deski rozdzielczej. Bo ze wszystkimi mogliśmy, ale zobaczymy, czy z Volvo. Czekajcie, o co. Sobie Volvo Mag FH16. Tak się prezentuje, nie wieża Eiffla. FH16 Volvo. Kubek nie. Tutaj patrzę, za które sobie się modele. A właśnie chcę stawić sobie mod. Nie mogę się powstrzymać od kupna tego dodatku, dlatego że to Volvo to jest moja ulubiona firma. Marka ciężarówek. Więc długo wyczekiwane przeze mnie DLC. Wyszedł Actros. O, mamy tutaj, weźmy sobie FH16. No i tak się prezentuje. Weźmy sobie ten model, tego Schwarzbiela, tam zostawmy, co tam leży. A, czapki jeszcze, czapki są. Jest Volvo Cup. To sobie weźmy Volvo. FH16 Volvo. Kota tutaj mamy. Czy coś tutaj się zmienia? Nie można, tylko ten, to chcę wywalić i stawić coś innego. Mamy tutaj takie logo. Takie Volvo, takie logo. Te mi będzie fajne w sumie. Spoko jest. Co jeszcze mam zobaczyć? Proporczyki. A, czekajcie. Nie przeciwsłoneczne, tylko zasłony. Volvo Black. Te białe mi się. Te to chyba było już jeden DLC, coś podobne. Nie, w jednym płynie. Wiszące akcesoria. Dajmy sobie home trackera. Czekajcie.
DLC nic nie dodaje. Z boksu mam. Magikarpa Gajardosa. A my sobie weźmiemy track. Hop! To za events. To American Tracku i Euro Tracku. Jest Hop Tracker i Insignia. Hopper Insignia, dobra. Co jeszcze mamy zobaczyć? Proporczyki. Czy proporczyki się zmieniają? Albo wyczekajcie, wezmę tą zasłonę na szybko blank. Fajnie prezentuje się. Mi się podoba bardziej. Pasuje bardziej do mojej ciężarówki. Moim zdaniem oczywiście. Tego tutaj można trochę powywalać. Dajmy sobie tutaj. Weźmy sobie tutaj Poland. Fajne te proporczyki prezentują. I chyba nic nie mamy. Nic nie mamy oczywiście od tych z cabin accessories, winning pack. Tutaj patrzcie, tutaj wszystko dodawało, ale proporczyków nie ma. No i chyba to wszystko, jeśli chodzi o zmianę. Zobaczmy, że tutaj lusterka malowane. Bardzo fajnie, fajny DLC, powiem wam, że fajny. Było tam takiego tam narzekania trochę mojego, tak było, ale DLC bardzo, bardzo spoko, polecam kupić. Dla tych, którzy lubią jeździć Volvo, a ja jestem tą osobą. Nie mogę w to uwierzyć, że DLC wyszło, a mnie. 165 tysięcy, stan konta fajny, więc ja się żegnam, kupuję. A, czekajcie jeszcze. Jeszcze obejrzę, dodali nową opcję, a już chciałem przechodzić. Dobra, tak się prezentuje moje Volvo. Powiem wam, że dla mnie fajnie może wyglądać. Komuś może się mi nie podobać, ale mi się podoba. Dobra, jeszcze sprawdzamy już w jednym z odcinków. Fajnie to wygląda wszystko. Spójrz tam, sam nie wiem, jakiś... no... Tak się Volvo prezentuje w etapie końcowym. Jeśli chcecie, możecie zostawić łapkę w górę. To nie zostawiajcie tej łapki. Ja jeśli nie chcecie, a jeśli chcecie, możecie zostawić łapkę w górę. Żegnam się. Cześć. Do widzenia. Na razie.